Witajcie kochani w mistycznym ogrodzie, ja nazywam się Lili, a dzisiaj słuchajcie, jak widzicie, mikołajkowo, tydzień od 6 do 12 grudnia, horoskop tygodniowy dla wszystkich znaków, każdy znak w osobnym, oczywiście filmiku i ten filmik jako kropelka astrologii, rekomendacje dodaję osobno, bo spodobał Wam się ten temat i prosicie, żeby to kontynuować, dlatego jak najbardziej kochani. Tak, od czego by tu zacząć? Może wstęp i podziękowania. Słuchajcie, dziękuję, że jesteście, dziękuję, że wracacie, że oglądacie, że dzięki każdemu Tobie ten kanał żyje, funkcjonuje, dzieją się rzeczy, są komentarze, są polubienia, coraz więcej fantastycznych ludzi tu do nas dociera. Ach, to jest takie piękne, słuchajcie, ten mistyczny ogród nam się tak cudownie rozrasta. Jestem bardzo, bardzo wdzięczna, bardzo szczęśliwa każdemu Tobie. Super, że jesteś, naprawdę super fajnie, że jesteś. Rozgość się, buszuj po kanale, buszuj po playlistach. Jest tego bardzo dużo. Nie oglądaj tylko bieżących. Spróbuj się cofnąć do tych playlist. Pogotowie energetyczne, wybierz karty anielskie, horoskopy, wybierz kartę na kilka stosików o karmie. O tym, jak medium pracuje, słuchajcie, też nagrałam. No naprawdę, pogotowie energetyczne, rozwój duchowy, to jest bardzo ciekawa playlista, zachęcam. Mnóstwo ciekawych rzeczy dla wszystkich, którzy chcą się rozwijać duchowo. Rozpoczął się też projekt Nauka Tarota, Szkoła Tarota, ale tutaj, słuchajcie, to bardzo pomalutku rusza, więc dajcie to mi jeszcze czas, kochani, żeby to się rozwinęło. Wiadomo, kanał młodziutki, także tu będzie się dużo działo na pewno na kanale. Chciałam tym przebraniem Was dzisiaj troszkę rozweselić, żebyście się uśmiechnęli, żebyście zobaczyli, że ta Lili wcale nie jest taka poważna, tylko że mam w sobie też taką dziecięcą chęć zabawy, dlatego widzicie, mam krawat z mikołajkiem i dwa takie mikołajki tu, żebyście się mogli troszkę pośmiać, uśmiechnąć i zdystansować do tego wszystkiego, co się dzieje. Tak, ogromna prośba, słuchajcie, dla nas wszystkich, dla mnie, do mnie też, ja też do siebie tą prośbę wysyłam. Zróbmy w tym tygodniu dla siebie samych coś niezwykłego. Podarujmy sobie, kochani, najfajniejszy, najbardziej wspaniały prezent, jaki możemy sobie podarować. Odrobinę czasu, spokoju, relaksu i zaangażowania w samych siebie. Taki moment, żeby usiąść, przysiąść, znaleźć, wykroić w całym dniu ten czas dla siebie i może pomedytować, a może po prostu posłuchać muzyki, a może po prostu gdzieś pójść samemu, pomyśleć, a może zrobić jeszcze jedną z miliarda innych rzeczy, na które masz ochotę. Ale tylko dlatego, że ty masz ochotę i tylko dlatego, że pragniesz tego może od dłuższego czasu. Podaruj to sobie jako prezent mikołajkowy właśnie. Nie czekajmy, słuchajcie, aż inni nam wyjdą do nas z tym prezentami. Bądźmy sami mikołajami dla siebie i mikołajkami. Oczywiście to jest element pracy nad miłością własną. I miłość własna w odpowiedniej ilości, słuchajcie, do 50%, ja zawsze mówię, bo później to już przechodzi w egoizm, narcyzm i tak dalej, więc do 50% jest cudownie, więc ta miłość, kiedy sobie ją odpowiednio podarowujemy, to nam i wartość własna wzrasta. A kiedy czujemy się wartościowi, kiedy czujemy się kochani przez nas samych, doceniani przez nas samych, potrafimy później kochać i doceniać innych i słuchajcie, to się robi wtedy taka piękna fala miłości, uprzejmości, uśmiechu, radości. Och, jak ja to uwielbiam. Słuchajcie, to jest mój żywioł właśnie. To jest właśnie mój żywioł. Mogłabym być elfem, słuchajcie, mieć takie uszy śpiczaste tak, i pracować ze świętym Mikołajem. Dobrze, witam oczywiście wszystkich moich kochanych subskrybentów. Cudownie, że jesteście. Jeżeli jesteś nową osobą na kanale, witam Cię serdecznie. Rozgość się, zapoznaj się. Możesz się czuć tu jak u siebie w domu. Bardzo, bardzo się cieszę, że jest tak wysoka kultura tu na moim kanale, że potraficie ze sobą rozmawiać, fajnie wymieniać się, nawet jeżeli czasem opinie są konwersy takie, ojej, jak to się mówi, przeciwne, ścierające się. Bardzo mi się to podoba, obserwuję, czytam, także jestem, nawet jeśli się nie odzywam, to jestem, czytam Wasze rozmowy, fajne, to jest, bardzo się cieszę. Witam oczywiście moich kochanych wspierających, dziękuję, że jesteście już taką moją trochę rodzinką tutaj, bo ten krąg jest taki
mniejszy, więc już was rozpoznaję, szczególnie wszyscy, którzy komentarze tam wstawiacie na tym wspieraniu na energii dnia, którzy polubiacie regularnie te posty, czy coś tam się angażujecie. Fajnie, powiem wam, że bardzo mi się to podoba, taka społeczność właśnie, która się buduje wokół tego kanału, jest taka piękna. Zapraszam wszystkich, kto ma ochotę, oczywiście na indywidualne sesje. Jeżeli chodzi o moją ofertę, słuchajcie, to nie są tylko karty, to jest oczyszczanie, to jest poszukiwanie ścieżki swojej, to jest poszukiwanie blokad. Ja bardzo szybko potrafię te blokady wskazać i od ciebie zależy, co z tym dalej zrobisz. Tak, mnóstwo rzeczy. Mogę wysłać ofertę każdemu, kto sobie życzy. Napisz na maila mistycznyogrodulili@gmail.com, mistycznyogrodtarota@gmail.com. Te maile będą poniżej, zawsze są, słuchajcie, poniżej filmików, więc na któryś z tych maili, oba są aktywne, wyślę ci ofertę. Tak, czy coś jeszcze? No oczywiście życzę wam fantastycznych Mikołajków i niezwykłego, magicznego tygodnia mikołajkowego. A my, kochani, biegnijmy już do kropelki astrologii. W tym tygodniu, to jest tydzień 6-12 grudnia, no oprócz tego, że magicznie mamy dzień mikołajkowy, ale to astrologowie, no niestety, nie biorą tego pod uwagę w planetach. Ja nie wiem dlaczego, kompletnie nie rozumiem. Tak, będziemy mieć czas ponowiowy, bo nów nam kulminacja nowiu bodajże 4 grudnia, więc 3, 4, 5 trzeba liczyć, że to jest taka najsilniejsza energia nowiu. Mówię o tym jeszcze 6, ponieważ jeszcze tego 6 będziemy odczuwać energię tego księżyca nowiowego. I tu słuchajcie, wychodzący z nowiu księżyc, on reprezentuje, pokazuje nam jakby taką energię fajną, którą możemy wykorzystać dla własnych potrzeb. Jest to energia, kiedy możemy upewnić się jakby w naszych postanowieniach wcześniejszych, może tych nowiowych, może przednowiowych, i energicznie albo też powoli zacząć wcielać te nasze pomysły w życie. W tym czasie właśnie, kiedy księżyc wychodzi z nowiu, łatwiej jest nam też przekonać innych do swoich planów, znaleźć na przykład sprzymierzeńców albo omijać osoby nieprzychylne, powiem ładnie. Szczególnie słuchajcie, że tutaj nasz fantastyczny, nasza piękna planeta Neptun, planeta marzeń, ale też iluzji, wyszła nam z retrogradacji. No ale uwaga, słuchajcie, bo przy takim wydarzeniu, kiedy planeta wraca w bieg prosty, ta energia jej, zarówno aspekty pozytywne, jak i negatywne, nagle się okazują bardzo silnie nam. No i ta energia Neptuna wychodzącego z retrogradacji może sprawiać, że pojawiają się w naszym życiu jakieś osoby chcące coś od nas wyłudzić, naciągnąć. Słuchajcie, no tu trzeba uważać na jakieś dziwne SMS-y, dziwne linki. Takie SMS-y, które przychodzą czasem jako spamy, prawda? Uważajcie na to wyjątkowo w czasie i retrogradacji Neptuna, i potem, kiedy on wychodzi, to na chwilę właśnie taka fala idzie takich, bym powiedziała, dziwnych ludzi, którzy się gdzieś wyłaniają. Mi też się to przytrafiło, ponieważ mam dary, które mam, zawsze umiejętnie omijam te osoby. I właśnie każdemu tobie życzę, omijaj, omijaj, omijaj. Jeżeli czujesz tylko w serduszku cokolwiek, że coś ci nie pasuje, omijaj. Tak, i to tyle tu. One tu nie powiedziałam. Okej, idźmy dalej. Około 7 dni po tym, jak nów księżyca przechodzi właśnie do tej, wychodzi jakby z tego nowiu, tak? Zaczyna się pokazywać nam na niebie taki malutki sierp. Wtedy przychodzi nam pierwsza kwadra księżyca i ona będzie nam wypadać, zaraz, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, około 11 właśnie grudnia. I pierwsza kwadra księżyca, słuchajcie, przynosi nam zmiany, możliwe zmiany i okazję do naprawy popełnionych błędów. Jakichś, coś co nam nie wyszło, może jakieś niezrozumienie z kimś w rozmowie, albo gdzieś faktycznie popełniliśmy błąd i nagle to zauważamy. I żeby to tutaj naprawić, prawda? Są na pewno tutaj, pierwsza kwadra są zawsze wyzwania. Słuchajcie, ja zawsze czuję, kiedy jak widzę na niebie pierwszą kwadrę i mam coś załatwić, to mówię, ups, ojej. Ale to się nie zadziewa po to, żeby, słuchajcie,
zrobić nam krzywdę, tylko ta pierwsza kwadra, ona nas testuje, czy na pewno to chcesz. Czy masz na tyle zaangażowania i takiej w sobie, chciałam powiedzieć desperacji, ale to jest niedobre słowo, takiego zaangażowania w te swoje sprawy, siły, mocy wewnętrznej, czy masz na tyle tego w sobie, żeby doprowadzić to coś do końca, ten twój plan, który może powstał w okolicy Nowiu, może wcześniej, później tam się upewniłaś w tym, prawda, a teraz realizujesz, ale jakieś na drodze stają ci przeciwności, jakieś wyzwania, może coś jeszcze trzeba, może się jeszcze czegoś trzeba dowiedzieć, może czegoś poszukać, może coś jeszcze tutaj wokół tego, prawda? Także ta pierwsza kwadra, no ona znowu tam trwa nam kilka dni, prawda? Więc z tego co pamiętam jest to, no dobrze, nieważne, bo to już będziemy szli za daleko. Mamy do 12, nie będziemy dalej ciągli. Okej, dobra. I tak, do tego 12, słuchajcie, to są takie wydarzenia bardziej powiedziałabym szczegółowe, jeżeli chodzi o astrologię, więc jeżeli ktoś z Was sobie życzy takie bardziej szczegółowe informacje właśnie, typu na przykład 10 grudnia jeszcze, no tak, Wenus utworzy koniunkcję z Plutonem w Koziorożcu, na przykład, słuchajcie, albo 12 grudnia będziemy przechodzić przez powtarzający się wzór kwadratury Słońca z Neptunem, na przykład. Więc jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany taką głębszą już informacją astrologiczną, zapraszam serdecznie na moją grupę na Facebooku, grupa zamknięta, bardzo fajna i bezpieczna, Mistyczny Ogród u Lili, dopisek społeczność. Dodaję tam bardzo wielu fajnych, naprawdę sprawdzonych przeze mnie już astrologów i ich wideo, i ich takie posty facebookowe i youtubeowe, co gdzieś znajdę, czy ze stron, dodaję wszystko, żebyśmy mogli z tego wszyscy korzystać. Więc jeżeli masz większą ochotę, większą chrapkę, na większą dawkę kropelki astrologii, zapraszam Cię serdecznie tam. Tylko proszę odpowiedź na te pierwsze pytanka, które są na początku, bo wtedy wiem, że wiesz, po co przychodzisz. Tak, okej, idźmy dalej. Rekomendacje oczywiście, jak co tydzień zastanawiałam się, co ja bym mogła moim mysiom tutaj, pysiom zarekomendować. I tak sobie pomyślałam, jedna pani pytała o misy tybetańskie. Pomyślałam sobie, że pokażę to moją. Jest malutka, słuchajcie, ona ma, jak dobrze pamiętam, 8,5 cm i każda wielkość misy ma inny dźwięk. To tutaj o tym trzeba pamiętać, kiedy się kupuje, czy się chce dźwięk wyższy, niższy, prawda? Ten mój tak wygląda. I teraz przychodzi to z takim właśnie wałeczkiem, którym pokażę Wam może. Och, jak pięknie, o jak pięknie. Dla mnie jest to dźwięk uzdrawiający niesamowicie. Uwielbiam. I teraz tak, ta pani pytała, gdzie kupiłam. Słuchajcie, ja kupiłam okazyjnie na AliExpress. Kto jest odważny, ale poczekałabym jednak, niech ten Neptun z tą swoją energią sobie pójdzie, bo słuchajcie, trzeba pamiętać, że po wyjściu Neptuna z retrogradacji jeszcze te 2 tygodnie taka energia właśnie działa, więc uważajcie na tych naciągaczy, na oszustów, jak kupujecie coś, to zawsze sprawdzajcie, czy uczciwy sprzedawca, czy uczciwie wszystko robi, prawda? Ja kupiłam na AliExpress, polecam wszystkim, którzy są odważni tam kupować. Natomiast w Polsce jak najbardziej misy tybetańskie można kupić. Z tych sklepów, które słuchajcie, ja polecam w tym partnerskim programie, z którymi współpracuję, które uwielbiam, z których korzystam, to wiem, że Frajda, sklep frajda.pl ma misy tybetańskie. Natomiast to wszystko zależy, jaki masz fundusz przeznaczony na taką misę, ile możesz właśnie pieniążków przeznaczyć. Ja Wam wrzucę linka do tych mis tybetańskich we Frajdzie i każdy z Was sobie zobaczy, oceni. Oczywiście to jest tylko jeden sklep, słuchajcie. No zobaczę, bo może jeszcze gdzieś, ale szczerze powiem, no nie wiem jeszcze gdzie, pewnie wszędzie, słuchajcie, ale ja jakoś tak kiedyś natrafiłam właśnie na te misy malutkie właśnie na AliExpress i tam kupiłam, więc tam znajdziecie na pewno. Tak,
Czyli tyle na temat miz tybetańskich. Ja naprawdę polecam, warto, ale nie warto wcale inwestować w jakąś ogromną, bo zobaczcie, to jest naprawdę malutkie, a pięknie robi swoją robotę, ale to każdy jak czuje, jak uważa i w zależności ile masz tych funduszy, prawda? I słuchajcie, ja może jestem, tutaj będę się powtarzać, ale mamy grudzień i ten czaromarownik, kto jeszcze nie widział, kto jeszcze nie wie, cudowny kalendarz na rok 2022. Dlaczego cudowny? Dlatego, że każdy, kto się interesuje, słuchajcie, astrologią, ma tutaj mnóstwo informacji, zobaczcie, które naprawdę pomagają w takich codziennych, w codziennym trzymaniu ręki na pulsie. Zobaczcie, jakie są pojedyncze strony piękne, prawda? Jakie tu mamy niezwykłe informacje. Pomyślałam sobie, że nie będę Wam nic innego rekomendować dzisiaj, tylko właśnie wrócę do czaromarownika. Bardzo są tu ciekawe takie wstawki, takie krótkie artykuły. O, na przykład tu o pełni księżyca. Widzicie, ja już, mimo że rok 2022, ale już korzystam z niego, lubię tutaj powracać, nawracać, czytać. O, na przykład taki też krótszy tutaj artykulik. Cudowny, uwielbiam, słuchajcie, ten kalendarz. On co roku wygląda troszkę inaczej. W tym roku ta szata graficzna bardzo mi się podoba. Z tyłu są, słuchajcie, magiczne święta, czarownic, jakby nie było. Więc kto lubi takie tematy, trochę tutaj jest, o, na przykład magia koloru czerwonego, zobaczcie to, co tutaj dzisiaj ja Wam prezentuję, prawda, na Mikołajki. Tak, no przeróżne, słuchajcie, informacje fajne, ciekawe i to, że można notować sobie w tak pięknym kalendarzu, słuchajcie, ja w tym kalendarzu notuję Wasze indywidualne spotkania, tylko przyjdzie do stycznia, to tutaj od początku moje misie z kanału będą zapisywane na kolejne sesje indywidualne. Polecam serdecznie, wrzucam Wam, jak już od jakiegoś czasu, na dole tam Wam wrzucę, słuchajcie, co ja chcę powiedzieć, jejku, ale się zacięłam teraz. Wrzucę Wam linki, oczywiście, że Wam wrzucę linki, kochani, do tych dwóch sklepików, które mają naprawdę dobrą cenę teraz na to, słuchajcie, dlatego Wam tak polecam. Warto, powiem szczerze, wcześniej kupowałam takie zwykłe kalendarze, no bo wiadomo, każda firma musi mieć, prawda, żeby tam, no wiadomo, żeby zorganizować się dobrze. Słuchajcie, one wcale nie są tanie, więc ten czaromarownik dla mnie to jest takie wow, jak ja zobaczyłam cenę, to ja byłam w siódmym niebie, powiedziałam, nie dość, że jest piękny, nie dość, że jest naprawdę wyjątkowy, ma dodatkowych informacji mnóstwo, to jeszcze cena jest o połowę praktycznie niższa od tych kalendarzy organizerów, powiedziałabym, które zawsze kupowałam, więc dla mnie jest to fantastyczne, czy na prezent, czy dla siebie. Naprawdę rewelacja, sprawdźcie cenę, bo ja nie mogę mówić tu, bo ta cena się pewnie tam troszkę zmienia cały czas, ale jest naprawdę, ostatnio jak patrzyłam, to było 40% przeceny, warto, słuchajcie, czyli to, czyli polecam znowu Wam czaromarownik. Dobrze, kochane perełki, lecę już do horoskopu. Powiem szczerze, już tak, nagrałam już baranka, byczka i chyba bliźniaczka. Słuchajcie, fajne rzeczy się szykują, także fantastycznego tygodnia, fantastycznych Mikołajek i pamiętaj, nie czekaj, aż ktoś Ci zrobi prezent, zrób sobie prezent osobiście, jeżeli nie możesz sobie nic kupić, bo nie możesz, bo różnie to bywa z pieniążkami, podaruj sobie czas, zaangażowanie, uśmiech, podaruj sobie docenienie, podaruj sobie to, że ukochasz siebie, po prostu zrobisz dla siebie coś, co może zawsze odkładałaś, czy odkładałeś na później. Podaruj sobie coś, coś z serduszka. Oczywiście każdemu także możesz, ale tu chodzi o to, żeby nad tą miłością pracować własną. Bo jak sami się kochamy, słuchajcie, to potem potrafimy kochać innych z taką energią, z taką siłą i tak prawdziwie, autentycznie. I tego nam życzę, kochani, na ten piękny mikołajkowy tydzień. Bądźmy tymi mikołajkami dla siebie i dla innych, bo to tak niewiele kosztuje. Uśmiechnąć się, założyć dziwny strój, żeby też inni się uśmiechnęli. Mam nadzieję, że ten filmik Was rozluźnił jakoś na swój sposób. Uśmiechnęliście się, może się pośmialiście z Lili. Oj, ta Lili, taki głupta z czasem. No i dobrze.
Bardzo bym chciała, żebyście mnie nie traktowali tak bardzo, bardzo poważnie. Dobrze, kochani, tyle fantastycznego tygodnia. Utulam was mocno. Pozdrawiam. Witam serdecznie wszystkie byczki w Słońcu, w Księżycu i w Ascendencie w ten piękny mikołajkowy tydzień od 6 do 12 grudnia. Niech Mikołaj wam przynosi, kochani, piękne prezenty. Niech się darzy każdemu byczkowi. Niech po prostu ten tydzień jest pełen błogosławieństw. Niech tak jest. Okej, to lećmy, kochani. Najpierw to, co może powrócić, ewentualnie dla innego byczka może to być coś nowego oczywiście. Mamy pustelnika. Mamy pustelnika. Może to być panna, słuchajcie, dla kogoś. Więc temat panny może powrócić. Też może być jako osoba oczywiście. Może w kosmogramie masz w ważnym miejscu gdzieś pannę. To też warto zobaczyć, warto sprawdzić. Dobra, idźmy dalej. Tu jeszcze dopytamy oczywiście. Ważny temat dla byków na ten tydzień. Mamy kartę śmierci, czyli jakaś zmiana, jakaś transformacja, jakaś przebudowa. Coś się będzie zmieniało. W relacjach, związkach, w miłości mamy kartę umiarkowania, czyli takie troszkę może albo poszukiwanie najlepszych sposobów na komunikację, dogadanie się, negocjacje, jakieś dyskusje. Fajna energia, słuchajcie. Energia, która też wymaga cierpliwości, takiej wzajemności, takiego zrozumienia. Też dopytamy oczywiście w sprawach zawodowych, finansowych. Mamy arcykapłankę. Ciekawe. Tu zdecydowanie w tych sprawach idzie głosem intuicji w tym tygodniu, takiego swojego instynktu wewnętrznego, który czuje, że gdzieś cię podciągnie, gdzieś ci podpowiada, co masz zrobić. Ja zawsze mówię, słuchaj się ciała, bo ciało ci twoje pokaże, prawda? Albo miłymi odczuciami, kiedy jest na tak, albo niemiłymi, nieprzyjemnymi, prawda? Przykrymi, kiedy jest na nie. Więc w tym tygodniu bardzo ważne będzie, aby każdy z nas był jak ta arcykapłanka, czyli słuchał się właśnie swojego ciała, swojego instynktu, intuicji. Okej, i co tu mamy radę na ten tydzień? 8 buław. 8 buław, słuchajcie, to jest bardzo dużo komunikacji, wymiany informacji, dużo się dzieje, dużo przepływa. Powiedziałabym, kochany byczku, nie blokuj się absolutnie w tym tygodniu na wymianę informacji. Kiedy ktoś będzie chciał z tobą porozmawiać, kiedy ktoś będzie chciał coś przedyskutować, dobrze będzie dla nas byków w tym tygodniu, żeby sobie na to pozwolić, żeby przed tym po prostu nie uciekać. Nieważne, czy to jest, słuchajcie, przyjemny temat, nieprzyjemny temat, kończy się rok, ważne, by pozamykać pewne rzeczy, prawda? I teraz tak, to co odchodzi do przeszłości dla jednych byczków, a dla innych to jest coś nowego, na początku tego tygodnia może się zadziać. Piękne karty, słuchajcie. Królowa pentakli, 7 pentakli i tu mamy pazia kielichów. Powiedziałabym, jeżeli coś tworzysz, budujesz, kreujesz jako ta królowa denarów, czyli może upiększasz swoją przestrzeń w jakiś sposób, może masz swoją firmę i się o nią dbasz, zabiegasz. Może masz jakiś swój nowy projekt, który wymaga jeszcze pracy od ciebie i takiego doglądania właśnie. Może świeżutką relację i też to wymaga wtedy czasu, cierpliwości, doglądania. Te dwie karty, umiarkowanie i ta 7 pentakli, one obie mówią o potrzebie spokojnego doglądania właśnie, dbania. Bez pośpiechu, to pewne rzeczy w naturalny sposób muszą się tutaj rozwijać. Natomiast ta 7 pentakli pokazuje, że tutaj finansowo może być jakieś lekkie spowolnienie dla byków. I tu mamy królową denarów, to jest koziorożec jako tako, ale może to być oczywiście byk czy panna. Z jakiegoś powodu, no tak, byczek tu zasiał ziarenka, prawda, żeby zbierać później, natomiast póki co to jest zasiane i jakieś tam pierwsze owoce już są, ale na więcej owoców, na takie żniwa, bym powiedziała tutaj, o jakie tobie chodzi, trzeba będzie trochę dłużej zaczekać, daj temu dojrzeć po prostu.
I tutaj masz pazia kielichów, więc tak, na pewno miłość własna tutaj, na pewno temat dzieci będzie się pojawiał, więc jeżeli masz swoje dzieci, to no to tu wiadomo, Mikołajki, no cóż tu, prawda, się dziwić. Wtedy bierzemy pod uwagę te Mikołajki dla dzieci też. Powiedziałabym, kochani, żeby uważać w tym tygodniu na jakieś szaleńcze wydawanie pieniędzy, żeby na to zwrócić uwagę, żeby tak mądrze gospodarować swoimi środkami, bo królowa denarów bardzo mądrze gospodaruje. Okej, może być nowa relacja, nowy związek, który właśnie będzie wymagał bardzo pomalutku takiego działania bardzo powolnego, z cierpliwością, żeby to pomalutku się tutaj zadziewało, otwierało, rozwijało, prawda? Dobra, zobaczmy sobie karty opiekuńcze dla byków na ten tydzień. O, błogosławieństwo, zobaczcie. W ogóle ten tydzień jest piękny, bo już dla baranka zrobiłam i przepiękne też wyszło. Jak masz gdzieś baranka w towarzystwie albo w swoim kosmogramie, to sobie zobacz, bo też cudne czytanie wyszło. I tu dla byczków, słuchajcie, zobaczcie, błogosławieństwo. Bądź wdzięczny za to, co masz. Wdzięczne serce wzbudza więcej radości, miłości i powodzenia. Dokładnie, czyli takie pozytywne myślenie. Czuję, że w tym tygodniu może się coś zadziać dla nas, byczków, co w pierwszym momencie będzie takim właśnie jak tutaj, takim jak piorun z nieba strzela, prawda? Ale z tego się okaże, wyniknie coś pięknego. No, ciekawa jestem bardzo. Dlatego jest pokazane, żeby być cierpliwym, żeby pomalutku pozwalać, żeby się rzeczy rozwijały w tym tygodniu. No fajnie, no dobrze, zobaczmy dalej. Zobaczmy dalej. Mamy kartę pawia. Tak, i mamy 46 cyferkę. Zobaczcie, jak się zapatrzyłam na tą kartę, po prostu. Tak, 46 cyferka, mamy pawia pięknego, lśni przepięknie w tym tygodniu byczku, czyli zobaczcie, jak to się tu pięknie nam układa, bo ona tutaj też tak lśni, prawda? Więc tak poczułam już od początku, że to będzie taki czas, żeby lśnić. Może jakiś byczek tu będzie szedł gdzieś na jakąś imprezę mikołajkową. No to jest pokazane, aby tak jakby okazać się innym w takich pięknych barwach, jakby najpiękniejszym swoim możliwym wydaniu. Cudownie, pięknie, słuchajcie. No dobrze. Idziemy dalej, idziemy dalej. Jaki znak zodiaku jeszcze w tym tygodniu jest ważny dla byczków? Mamy wodnika, słuchajcie, więc może też tak być, że jakieś będzie potrzeba wprowadzić innowacje, takie unikalne podejście, na pewno dyskusje, rozmowy, wymiana, prawda, wiadomości, informacji też w tym tygodniu dla byczków jak najbardziej. Zobaczmy tu w miłości, w relacji. Patrzcie, jak sama karta poleciała. Jest pokazane, że my, byki kochane, ojejku, znowu się skupiamy na finansach i karierze za bardzo i może być to czynnik, który wpływa na nasze miłosne życie dokładnie w tym tygodniu. Ups, że tak powiem. Jest taka piosenka, słuchajcie, Britney Spears chyba. Ups, I did it again, nie? Czyli ups, zrobiłam to znowu po raz kolejny. No tak jest, słuchajcie, nie wiem jak u was, ale ja faktycznie lubię pracę i. Ale jak się kocha, co się robi, prawda? No właśnie. No dobra, to dla każdego z nas do przemyślenia, do przeanalizowania, do przyjrzenia się tej sprawie, a my już zobaczmy, jaka wiadomość ukryta dla byczków. Ktoś tutaj bardzo przykro jest tej osobie, że coś nawywijała albo nawywijał. I tu przekazuję ci informację. Mam nadzieję, że kiedyś mi będziesz potrafić wybaczyć. No cóż, kochani, ja zawsze mówię, że wybaczanie jest bardzo fajne, bo tak naprawdę wybaczając, zyciągamy z własnego serduszka
jakieś problemy, jakieś przykre takie negatywne energie. Trzymając urazę, to zatruwamy sami siebie, więc nie dość, że ktoś coś nawywijał, to potem my się jeszcze dręczymy tymi myślami, tym negatywnym podejściem, więc ja zawsze mówię, że wybaczam zawsze, ale odsyłam jednocześnie tą osobę, żeby sobie poszła w swoim kierunku, bo jeżeli ktoś raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty nawywija, prawda, i liczy ciągle na wybaczenie, no to warto już zmienić sobie wtedy towarzystwo. Po prostu. O, zobaczcie, jak szybko karty wystrzeliły nam. Mamy tutaj kartę, słuchajcie, zobaczcie, to co mówiłam, jakieś rozmowy. Jakieś rozmowy, które będą fajne, może relacja taka przyjacielska, też koleżeńska, i to jakieś spotkania, jakieś takie przyjemne rzeczy, ale jednocześnie tutaj jest pokazane, że jakieś byczki mogą się izolować, bo ten pustelnik właśnie nie chcieć rozmawiać, unikać rozmowy, unikać jakiejś osoby, stawiać takie sztywne granice, wciąż być złym jakby na kogoś za coś, że tam ktoś coś nawywijał. No zróbcie, kochani, jak uważacie, ale ja zawsze mówię, że szkoda mi mojej energii, żeby się na kogoś złościć, bo to jest jak taka para w gwizdek, prawda? Zamiast tego właśnie można to wywalić z głowy, prawda? Przestać o tym myśleć. Ja, wiecie, jak to robię, jak zaczynam myśleć o jakimś takim czymś, to od razu sobie hoponoponuję, na przykład do siebie sobie mówię, przepraszam, proszę wybacz, dziękuję, kocham cię, i tak sobie powtarzam w kółko, aż mój umysł przestanie mnie gnębić tymi wstrętnymi myślami, i powiem wam, że u mnie to działa, możecie spróbować. Dobra, idźmy sobie, kochane byczki, dalej. Dopytamy teraz, co to ten pustelnik, co on tu chce od nas? Co ten pustelnik chce od byczków, co to ma być? Niefajny pustelnik, słuchajcie, bo to jest jakaś fałszywa osoba, krętacz jakiś oszust. Zresztą patrząc na tą kartę tutaj, bo akurat w tej talii jest taka właśnie posępna ta karta. Jakieś tutaj, słuchajcie, cygaństwo, oszustwo, kradzież. Trzeba bardzo uważać. Może chcieć ta osoba się pokazać tobie jako taka fantastyczna, będzie chciała jakieś nowe początki, może być wracacz oczywiście, ktoś, kto skrzywdził bardzo ciebie oczywiście, byczku, będzie próbowała się pokazać pięknie, ale zobaczcie, ta osoba dalej jest tym, kim była. Ona tylko będzie pokazywać fałszywą maskę, żeby móc znowu coś zabrać dla siebie po prostu. Och, jaka brzydka energia. Dobra, my to przykrywamy, żeby byczek tutaj miał. Faktycznie paść była wtedy, to tak, zajmujemy się rodziną, dziećmi, naszym dzieckiem wewnętrznym, dopieszczamy nasze wewnętrzne dziecko, bo są Mikołajki, nie przejmujemy się jakimiś tam wracaczami, łobuzami, prawda? Gonimy to towarzystwo, tak jest. Oj, no zobaczcie, powtarza nam się karta pustelnika po raz drugi, czyli to nie jest ktoś, kto tak łatwo odpuszcza. Może tutaj tupać do byczków intensywnie w tym tygodniu ten ktoś, ewentualnie taka energia właśnie, gdzie będzie trzeba przemyśleć, zastanowić się, gdzie ja samodzielnie sabotuję też swoje działania, gdzie ja może no nie jestem do końca szczera z kimś albo ze sobą, prawda? I tutaj bardzo konsekwentnie to trzeba w tym tygodniu pokazywać, bo tu zobaczcie, to jest karta do tej relacji, związków, miłości. Jeżeli chodzi ogólnie o relacje, związki, to będziemy mieć taką chęć troszkę poizolować się w tym tygodniu, pobyć samemu. Dobrze, zobaczmy tutaj ta karta śmierci i cztery miecze. No zdecydowanie jakieś uzdrawianie, jakieś uzdrowienie, uleczenie, pójście w lepszym kierunku, zostawienie czegoś za sobą. Będzie trzeba trochę odpocząć, będzie trzeba pozwolić sobie na to, żeby ciało doszło do większej równowagi. Może było więcej stresu, może to cię tu zdenerwuje i powiesz, ach kurczę, i potem będzie trzeba trochę odpocząć, prawda? No bo takie rzeczy zawsze męczą. No zobaczymy, jak to nam się pokaże. Ta ósemka buław i ósemka, 88, zobaczcie. Rada na ten tydzień dla nas, kochane byczki, jest jaka? Pracujcie dużo, byki. No zobaczcie, to tu nam mówią, za dużo pracujecie, a tu nam mówią do roboty. No kurczę, blaszka, o co tu chodzi, prawda?
No dobrze, taki żarcik, ale tu w miłości ktoś może mieć pretensje, w relacjach, związkach, że za dużo pracujemy, za dużo w robocie siedzimy. Natomiast rada na ten tydzień jest co? Byczku do roboty, nie przejmuj się nic, rób swoje, próbuj, działaj, kombinuj, twórz dokładnie, idź za tym swoim pragnieniem, co, za tym swoim pomysłem, prawda? Jak wiesz, że gdzieś coś możesz zrobić, działać, rób to. Oczywiście tu też chodzi, słuchajcie, o pracę nad relacjami, związkami, bardzo intensywną pracę, więc może tu dla kogoś też o to chodzi, żeby się tak może nie izolować aż tak, a żeby właśnie pozwolić sobie na... Wiecie co, ja muszę dopytać tu do tego pustelnika. No tak, dwójka pentakli, czyli jakaś decyzja, która będzie długofalowa, która przyniesie daleko idące konsekwencje, ale też łapanie równowagi, czyli zdecydowanie jakaś relacja tutaj, i to nie musi być, słuchajcie, związek od razu, relacja jakaś, to może być zwykły kontakt człowieka z człowiekiem, który po prostu z jakiegoś powodu wyprowadzi cię z równowagi i będzie trzeba tą równowagę łapać i na spokojnie to przemyśleć, ale byczki, będziemy mieć na to siłę, energię, bo jest karta umiarkowania, czyli tak naprawdę nasi przewodnicy nas w tym tygodniu wspierają w tym. Fantastycznie, ok. Co tu w tych sprawach zawodowych, finansowych? Mamy arcykapłankę i sześć buław, czyli tak jakby praca, którą tutaj byczek włożył, intensywna w coś, przychodzi pierwsze już jakieś wynagrodzenie może, jakaś zapłata, więc fantastyczna energia dla nas byczków, prawda? Jakiś sukces, coś się udaje. Jakieś pierwsze efekty pracy, takie może uznanie też, ktoś coś pochwali, albo ewentualnie nawet może być podwyżka, może mogą być jakieś dodatkowe pieniążki, prawda? Awans także dla kogoś tu może być, ale będzie trzeba podjąć decyzję, bo mamy dwójeczkę, każda dwójka to jest to czy to, prawda? W prawo czy w lewo, co wybierasz? Idź za głosem instynktu wewnętrznego i swojej intuicji. Zobaczcie, co tu jeszcze mamy. Niewinny flircik tu dla jakichś byczków. Inni tutaj, słuchajcie, przyjaciel, relacja platoniczna, więc może jakiś przyjaciel będzie tutaj ważny w tym tygodniu dla nas byków, jakaś osoba taka, którą właśnie uważasz za przyjaciela. No i jakieś pojednanie jest, czyli gdzieś tu tego wracacza dobrze czuję, tylko uważajcie, kochane byczki, uważajcie, bo nie każdy ten wracacz, który będzie wracał w tym tygodniu, nie z każdym warto się pojednać, może tak powiem. To już każdy byczek musi sam sobie, właśnie intuicja, głos wewnętrzny, to ci da właściwy kierunek. Dobrze, i teraz kochani tak, mamy tak nie może, jak zawsze, czyli możesz sobie wybrać jedno, dwa, trzy odpowiedzi, mając jakieś pytania, gdzie odpowiedzi są konkretne, tak nie może. I drugą kartę dzisiaj nam wyciągnę, słuchajcie, gdzie będzie jeszcze dopowiedzenie do każdego tego, do każdej tej karty. Ojejku, dobra. Tak, pierwszy, drugi, trzeci stosik. Idźmy po kolei, kto gotowy. Pierwszy stosik. Mamy, słuchajcie, idealny moment, zobaczcie. I mamy tak, zobaczcie jak pięknie. Tak, działaj, 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 rób. Zgadza się wszystko. Druga odpowiedź, tu mamy nie i to słuchajcie, podwójnie, nie teraz, czyli też takie dopowiedzenie, to nie jest ten moment, to nie jest dobry moment, tak tutaj czuję te siedem pentakli, za wcześnie, za szybko, nie próbuj przyspieszać rzeczy na siłę. I trzeci stosik, tu mamy tak, o, ale słuchajcie, zmień podejście, a wtedy takie genialne, tak bym powiedziała, takie złote, tak, prawda? Czyli tu trójeczki troszeczkę trzeba spróbować, zrób coś inaczej, zmień coś po prostu. I wtedy te rzeczy się lepiej ułożą. Dobrze, kochane moje byczki, życzę Wam jeszcze raz fantastycznego tygodnia. Niech ten Mikołaj pięknie zadziała dla byka w tym tygodniu. Niech idą do nas same fantastyczności, prawda? I piękne błogosławieństwa. Niech nam się wszystkim pięknie darzy. Trzymajcie się, kochani.